Hej, hej, witam wszystkich ponownie w RimWorld. I dzisiaj dostałem komunikat, że będzie można zaraz wykonać rytuał. I mam nadzieję, że go tutaj już zrobię, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że go wykonamy, tylko niech Tobias wyjdzie nam z oszołomienia oraz Jackie, niech również przestanie już tam popijać herbatkę. A w dzisiejszym odcinku co będziemy robić? To nic, no, będziemy dalej starać się jakoś tą kolonię postawić na nogi, bo to jednak jest... Jednak o to tutaj chodzi, tak? Nie wiem, tylko wbudujemy te panele. Okej. No tak. Już ci lepiej? Super. A wiesz o tym, że teraz w ogóle nie będziesz pijał z hitu? Plitka używek. Bez używek. No, na własne życzenie. I to dosłownie na własne. Dobra, Tobias, wyjdziesz z tego? Chciałbym przypalić rytuał. Jak widzę, że chyba nie bardzo. Kiko leczy się, bardzo mnie to cieszy, naprawdę. No i to jedzonko też tutaj mnie cieszy, że jednak udało się jakoś to w miarę możliwości no ogarnąć, powiedzmy. Dobra, zachodzi słońce, odpalam rytuał. Wszyscy naszej wiary. Nawet ładne. Zobaczymy, co przyjdzie. Piękny! Plus 6 do nastroju. No, w sumie to dobrze. I jeszcze poprawiły nam się racje. Racje? Relacje. Mam rację, poprawiły się relacje. To jest duży plus. Jakby nie patrzeć. Dobra, tutaj nam konstruktor kończy budowę dookoła tego naszego tutaj grajdołka. I w tym momencie tak, Tobias, tobie byśmy zwrócili to w ten sposób. Cyk. Będziesz górnikiem, później budowlańcem. Tylko no, wróć do nas. Please. Witamy z powrotem. Jakie plany? Zjesz coś, pewnie w Kimę pójdziesz, nie? Tak myślałem. Dobrze, dobrze, kimajcie jak potrzebujecie. Dobrze się wyspać. O, zwłaszcza, że mamy już postawione kolejne pomieszczenie. Niezwale nie usycha, generator teraz, zaraz ten grzejnik powinien oddać ciepło, na tyle ile trzeba. Ja się zastanawiam, czy w tym momencie nie postawić tutaj drugiego, żeby ta temperatura szybciej wracała do tej wartości, którą chcemy uzyskać, no bo to jednak jest... Jednak to jest w tym momencie chyba najważniejsze miejsce w kolonii. Jakby nie patrzeć, to bym pomyślał, nie? Warsztat, z którego... Znaczy, warsztat hydroponiczny, z którego będzie warsztat techniczny. Takie cuda. Dobrze, co robisz? Polujesz na dziki. Bardzo mnie to cieszy, że... Cieszy. Jestem w szoku, że te dziki jeszcze są do polowania, naprawdę. Ten tu w ogóle padł. Krew? Krew. Dobra, Kiko. Leżysz. Fajnie, jakbyś już jednak wstał. Mimo wszystko do pracy. Ja chyba ci to ustawię teraz.
ten sposób. Trochę po chamsku, no ale potrzebuję po prostu kolejnej łapki do pracy. Okej. To obiec wstał, kopię ten jeszcze, kopię tą stal. Bardzo mnie to cieszy, że tą stal cały czas też wydobywujemy. Czy ja wczoraj ustawiłem... Nie, wiecie, że miałem sen, kurde? No, że to w spisku, kurde, zmieniło ten... No, co ci? Okej, no nieważne. Czy to jest to w spisku, ty? Nie. A miałem z tym przysięgam, że w tym miejscu gdzieś wysypisko stworzyłem właśnie na te śmieci. No to było... Weird się zrobiło trochę teraz. No ale okej. Jest stal, jest dużo stali. Moglibyśmy robić mechanoida. Poczynając od liftera. Przez obecnie clean sweepera. Militora do obrony. No i agrihent na końcu. No ten grzejnik, tak jak mówię, stara się podtrzymać teraz tą temperaturę i to jest git, jak najbardziej git. Okej, słońce wstaje, to dobrze. ...60-50, to będzie za niedługo do zbioru. Na szczęście jeszcze możemy jechać na posiłkach mięsnych. Całe szczęście. Dobra. Tutaj zbieramy to na dwójkę, na trójkę. Nie, to może być jednolicie. Myślimy później budowniczy. Najpierw rzemieślnik, dokładnie. Krawiec, kowal, rzemieślnik w tej kolejności. Dobrze, dobrze. Szyjesz płaszcz. No przyda się, taki na przykład tobie, mógłby go założyć. Czemu nie? A, no i też to, co chciałem wam powiedzieć... A to nie, to zrobię inaczej. Myślę, że ruszy jakaś seria w stylu poradników na shortcie. Więc jeżeli jesteście ciekawi jakichś na przykład trików, które ja stosuję, uważam, że są ok. Bo ja nie stosuję trików, które uważam, że nie są ok. To, co z nami uważam za praktycznie dobre, tak, do wykorzystania, no to wykorzystuję. A jeżeli uważam coś za takie mech, niekoniecznie dobre, no to staram się gdzieś tam jednak olać. Stworzyłaś ten płaszcz, super, gdzie on jest? Dobrej jakości wyszedł płaszcz. Ze świńskiej skóry, no prochowiec, git. Ile to ci da to zimno? 7,9. Jak teraz masz... 6, to będziesz miał ile? 14. Kurde, super. To są bardzo dobre temperatury. Mamy tak, 5, 14, 42, 51 i 3. No ale dziewczyny nie tam będą parki miały, nie? Burki, znaczy. Możemy tutaj wyciąć część. To nam da dostęp do... To da nam dostęp już do dobrych posiłków, a to zwiększy nam relacje. Nie, ale zwiększy nam zadowolenie. Szok. Maseczki. No kurde, mogłem te maseczki... One mi spadły tego. Oho, zaczęła się zima, no to będzie teraz jazda. One spadły mi... panele już. One mi spadły jakoś... na początku tej toksycznej chmury i mogłem wtedy je, kurczę... mogłem je wtedy, kurczę, wykorzystywać. No to jesteś pewnie zdrów, to zapraszam do pracy. No nie! Potrzebuję chwili, dobra. Cześć, gnoje. Jadkini, nie? Wszyscy. Ta jadkini.
No dobra, potrzebuję chwili do przygotowania się. To jest dobra wiadomość. Zła jest taka, że nie mamy fragmentów, z których mógłbym dokończyć mur. O dziwo, obróbka maszynowa. O, to jest też dobra wiadomość. Rafinacja biopaliwa. Która jest wolna? Ta jest wolna, nie? Ładnie. Okej, zaczyna się atak. Nie, nie jest inspiracja, chuj robił już. Okej, też spoko. Ja tu ustawię, żeby zawsze ten jeden po drodze, jakby co sobie właściwie był gotowy. To możemy również odpalić. Dobra. Pod tym względem to tyle. Dobre posiłki. Ktoś coś? Tak. Co mówię tu? Rozpoczyna się atak, właśnie zauważyłem. Żywność, cel, roślinność, mięso. Ok. A, tu roślinnych nie oznaczyłem. No to gorzej. W takim razie zróbmy szybkie składowisko. Krytyczne na roślinne minus toksoziemniaki i grzyb. Dobra, a my teraz się odsuńmy. Gdzie są chłopaki? Tutaj są chłopaki. I Tobias jest o tarapatach. No to jest problem. Zwierzaki nie szybko do niego dobiegną. No a was co? Ty potrafisz strzelać jak coś? Potrafisz. Dobra, to chodź, wyposaż się w ten nóż. Pancerza dla ciebie za bardzo nie mam. Jeszcze. Chodź tutaj. Mini szybko też tutaj, Jenna też tutaj. Jackie, ty się nie wychylaj, nawet czekasz. O kurde, ty patrz, niszczy. Przybije się? Odpuścił, dobra. To jest tu. Dobra, okej. Okay. Winnie, musisz wyjść. Oho, nie ma workol. Wiewiórę do mnie posłała. Okej. Okay. Tu. Dobrze, headshot. To jest, żyjesz? Brak zagrożenia. Mi się to bardzo podoba. Wiewióra padła. Super. Tutaj od razu się chowaj, dobra? Wilk niestety. Archie. Nie Archie. No to może być koniec naszych wilków, wiecie. Okej. Okay. Leży. Przebili się. To nic. Którędy będziecie iść, ty mi powiedz, co? Mi powiedzcie. Po co wy przyszliście? Ciap, ciap. Super. Ty masz jakby co zdolności lecznicze, nie? To zacznij się leczyć już spokojnie. Dziewczyny to dokończą. Ty! Co jest? Was jest więcej? To jest dopiero zaskok, wyobraźcie sobie. Dobra. To trzeba sobie wynieść. Ten nie żyje. Nie żyjesz. Czy to są wszyscy? Opuszczają kolonię, no ale nie widzę już tutaj żadnego innego zagrożenia. Dobra. Ty masz na swoim koncie 4 godziny życia. Medyk. To jest ten, którego sprawdzałem. Teoretycznie super strzelec. Dajmy mu szansę.
gitarę. No dobra. Jakoś to będzie. To bez. Zadziałasz tu coś, nie? Może chodzić, bardzo mnie to cieszy. Ty działasz tutaj na tym linku. Wilku, tak? Przekazuję ci się medycznych, spoko. A Tobias myślę, że sobie poradzi. Wygląda, jakby miał sobie poradzić. No, gitara. Super. No to słuchaj, konwertuj. Witamy w klubie. Strzał alpaka. I dare you. Come here. And let's go. Troszkę się zaczyna dziać. Takich negatywnych eventów, nie? Została po uchu i po nodze. No i do tyłu. Gitara, o to chodziło. Bardzo ładnie. O to chodzi! Dobra. Będzie ten podrodzeń, to będzie lifter, będą mechy. Będą mechy, będzie impreza. Dobra, są też dobre posiłki, a to dobrze! Nawet świetnie, tylko nie ma komu sprzątać, z tego co widzę. Nawet nie wiem, czy kurde zamiast tego liftera najpierw nie zrobić cieścika. No. Jeden cykl, dwa dni, jeżeli nie pomyślimy. Okej, ale to chyba jest zależne od rzemieślniczy w takim razie zdolności. Przy okazji. A skoro tu już jest ciepło, to zacznijmy też i ten warsztat gdzieś tu może stawiać. Nasz piękny warsztat. O, ten warsztat. Żeby nikomu przeszkadzał, myślę, że tutaj będzie git. Na boczku. Nawet możemy zostawić zapalony tutaj. Znaczy zapalony. Na tyle jasno będzie, że będzie git, nie? A tak jak mówię, ten warsztat teraz pozwoli nam rozmontować te mechy. Co doda nam stal, jakby nie patrzeć, nie? Rozcinnej mechanoidal bez końca. No i mam nadzieję, że będzie to robić ona. No okej. Ma to sens, nie powiem, że nie. Okej, okay, rozbieracie, to możemy te kolejne dwa panele też dołożyć i te drzwi, które są dookoła, również odblokować. Pieskowca by się jeszcze przydało poznosić, no. Clean sweeper, lifter. Kolejność nie do zaprzeczenia. Zresztą, to mogę nawet ustawić teraz jeszcze
Będzie ten, tak, ten się robi. Jeszcze trzy. O tak. Dobra, słuchajcie, jest środek zimy, a my mamy ryż. To jest progres. To jest duży progres. Coś takiego myślę, że i tak prędzej czy później powstanie. Tu albo tu. Po prostu taka najzwyczajniejsza w świecie farma hydroponiczna, żeby tę naszą kolonię przez zimę po prostu jakoś utrzymać, tak? Nie dość, że kolonii pod względem ludzi, to jeszcze pod względem zwierząt, które mam nadzieję, no mimo wszystko tutaj się pojawią. Dobra, możemy rozebrać też ten płot, dokończyć budowę tej zagrody dla zwierząt. I wszystko będzie git. Możesz chodzić, bardzo mnie to cieszy, wbrew pozorom. Po termin reszcze, no tak, no tak. To odpalamy ci w takim razie. Och, bo malopa w bazie. To jest złe, na to trzeba uważać. Tak, a propos tego, że potrzebujemy tego liftera chyba jednak bardziej niż konstruktora. Tobias, nie załamuj się, będzie dobrze. Słuchajcie, ja wam wszystkim zasłał prawie nastrój, wykonując jedną komendę. Przenieś, przenieś, przenieś. Dobra, któryś z was nie jest mocnym markiem? To będzie się... Brzęczenie dla mężczyzn. No to tobie jest na bank się załamie. Jest on nie, to jest tak, uprzejmy. Psychopata, modar ciała, szybkość, ascetyzm, odporność, strój na psychika. A, strój na psychika, ty to masz lepiej na takie presji, bo tak cię nie boli na łeb. Dobra, i... Modar ciała, okej, okay. A ty? Abstynencja, okej. Okay. No i przekaz też strój na psychika, kobieta. No dobra. Nasz kolejny, no tak naprawdę, wojownik, umówmy się. Teraz plan jest taki, że wszystkich swoich genowców, że tak powiem, zabieramy ze sobą. A reszta. O, jest tutejsza, jakby nie patrzeć. Się ładuje, tamten się produkuje. Kolonia wraca do życia. No. Jeden kolonista więcej, ile może zmienić tak naprawdę, nie? Zobaczcie. My jesteśmy out of components, to jest w ogóle dla mnie szok. Bo trzeba na handel jakiś wyjść gdzieś kiedyś. Ale to... No to jeszcze mamy czas. Najpewniej w przyszłym odcinku. Na razie to będzie tyle. No oczywiście, jeżeli wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. Polećcie znajomym. A ja się z wami żegnam. Na razie, hej.